Wie pani, mówią, że muzyka do filmów wtedy jest najlepsza, jak jej nie zauważasz. Tak. Może i tak jest. Ale wie pani, nie w tym wypadku. Tego filmu nie byłoby bez tej muzyki. Tak czuję. Każda nuta na swoim miejscu, każdy akord, każda fraza, każdy takt robi klimat i atmosferę w tym obrazie. Był w Hollywood komeda, jest Kaczmarek. Jak on za tę muzykę nie dostanie choćby nominacji do Oscara, to dla mnie będzie to absolutny skandal. A nie zdziwię się, jak i statuetkę odbierze. Należy mu się za tę perełkę. Za taką perełkę mu się należy. Proszę pani. 27 lutego 2005 roku Jan A.P. Kaczmarek, kompozytor urodzony w Koninie i niegdyś blisko związany z Poznaniem, otrzymał Oscara za muzykę do filmu Marzyciel w reżyserii Marka Forstera. Jan Andrzej Paweł, czyli A.P. Kaczmarek, jest autorem muzyki do ponad 50 filmów długometrażowych oraz dokumentalnych. Jednak jego pierwszy zawodowy sukces to skomponowanie hymnu szkolnego w liceum. Artysta od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. W jednej z podpoznańskich miejscowości znajduje się jego dom. 27 lutego 1298 roku książę Władysław Łokietek zezwolił władzom miejskim Poznania karać śmiercią rabusiów i przestępców oraz zwolnił obywateli Poznania i ich potomków od obowiązku płacenia cła na terenie całego swego państwa. Był to bardzo ważny przywilej świadczący o pozycji Poznania. Tym ważniejszy, że dotyczył miasta wielce niepokornego i nie zawsze przychylnego Łokietkowi. 27 lutego 1548 roku cech garncarzy w Pile otrzymał statut cechowy. Tym samym dołączyli oni do innych rzemieślników. Takie wyróżnienie obok nobilitacji niosło także za sobą duże zobowiązania. Polegało to między innymi na płaceniu wyższych podatków oraz, w razie konieczności, jak zanotował dziejopis, wystawionego własnym sumptem oraz na własną odpowiedzialność oddziału zbrojnego dla bronienia bram miasta. 27 lutego 1886 roku urodził się Roman Tadeusz Wilkanowicz, pseudonim Roślinka Oset, poeta, satyryk, dziennikarz, który wydawał w Poznaniu pismo satyryczne Pręgierz i brał czynny udział w zajmowaniu gmachu muzeum oraz walczył pod koszarami 20. Pułku Artylerii podczas Powstania Wielkopolskiego. Po jego zakończeniu redagował tygodnik Rzeczpospolita, potem dwutygodnik humorystyczny Hał Hał, zwany był pieśniarzem Wielkopolski.